Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze beta, który dopiero co wystartował i będziemy mogli na nim testować po raz kolejny Paladyna, delikatnie zmienionego w porównaniu do poprzedniej wersji beta. No ale właśnie, nie nagrywałem na ten temat odcinka, ta wersja beta już została zapowiedziana bodajże w piątek po południu, natomiast stwierdziłem, że nie będę spamował tymi odcinkami, tylko po prostu wszystko wam powiem, gdy już ona wystartuje, no i dzisiaj sobie ją delikatnie ogramy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę instantgaming.com, na której możecie kupić gierki w naprawdę niskich cenach. Jak widzicie, oferta strony jest bardzo bogata. Oprócz gierek można kupić również do ładowania PlayStation Store, także gorąco polecam. Link do stronki znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Oprócz tego Instant Gaming postanowił zorganizować specjalnie dla was losowanie, w którym zwycięzca może wybrać sobie dowolną gierkę. Link do niego również znajduje się w opisie tego filmu, więc gorąco polecam brać udział. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, to już może bardziej pod koniec standardowo, co wy sądzicie o tym nowym Paladynie, żebym ja też mógł to sobie przeczytać, zobaczyć wasze opinie i ewentualnie coś tam od siebie do twórców przekazać. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o betę, to tym razem mamy do testowania tylko i wyłącznie Paladyna. Z tego, co widziałem dzisiaj, i zaraz wam zresztą tą wiadomość pokażę, chyba Maguś na całe szczęście nie będzie ruszony. Tutaj wszyscy możemy się cieszyć, że tak powiem, no ale dokładnie, Maguś najprawdopodobniej póki co przynajmniej zostanie taki, jaki jest, dlatego że dostaliśmy taką informację. Już wam tutaj wyświetlam. Możecie się zastanawiać, dlaczego testujemy tylko poprawioną wersję Paladyna, ale żadnej nowej wersji Maga. Jak informowaliśmy wcześniej, ostatni test Maga był eksperymentalny i otrzymaliśmy całkiem przyzwoite opinie na jego temat, o to czego się nauczyliśmy. I mamy po pierwsze, zdaliśmy sobie sprawę, że zbalansowanie jednej z podstawowych profesji wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ musimy przy tym brać pod uwagę wiele różnych systemów. Druga sprawa, pierwsza koncepcja eksperymentalna będzie wymagała mnóstwa pracy, aby osiągnąć stan, w którym z przyjemnością ją opublikujemy. Nakład pracy nie może być obecnie uzasadniony. Społeczność w ogóle nie była zadowolona ze zmian eksperymentalnego Maga, to jest trzecia opcja. W sensie no, trzeci powód powiedzmy. No i dokładnie, wszystko wskazuje na to, że dzięki temu, że feedback odnośnie Maga, nie robiłem wam screenów, ale naprawdę, tam był chyba rekord jednej gwiazdki w ogóle, jak oni się pytali, co my sądzimy o tym nowym Magu jako gracze i tak dalej, no to chyba to ich skłoniło po prostu, żeby na razie sobie dać z tym spokój. No i to jest pierwszy, można powiedzieć, bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o tą betę. No i teraz sobie przejdźmy do Paladyna. W ogóle jeżeli chodzi o betę, to działa ona tak samo jak zawsze. Jak widzicie, mamy 40 tysięcy grzybków na start, dostaliśmy dzisiaj o 10 bodajże rano w gierce wiadomość, gdzie tam był podany kodzik, który możemy użyć, żeby do tej bety wejść, natomiast ten kodzik miał limit chyba 500 użyć, dlatego no myślę, że jak ten film wlatuje na kanał, to już po prostu został zużyty, no ale dzisiaj wam pokażę, co i jak mniej więcej się tutaj pozmieniało. No i teraz mamy informacje odnośnie tej bety, też tutaj na szybko przelecimy. Beta będzie w ogóle trwała 23 dni, więc ponad 3 tygodnie, bardzo długo będzie można tutaj testować. No i jakie ten Paladyn dostał zmiany w porównaniu do poprzedniej bety. W ogóle z poprzedniej bety, gdzie ja tam nagrywałem ten film, to była beta, gdzie był właśnie zmieniony Maguś oraz Paladyn. Od razu chciałem tutaj przeprosić za tamten film, bo szczerze mówiąc, nagrywałem go trochę na szybko, nie miałem wtedy czasu i tak podszedłem do tego, no nie tyle co olewczo, tylko po prostu nie przygotowałem się do tego filmu, zamiast sobie usiąść na spokojnie, zobaczyć jak ten Mag przede wszystkim działa, bo jak ktoś to oglądał, a to zrobiło naprawdę sporo wyświetleń, to zobaczyliście tam, że no totalnie nie ogarniałem, co się dzieje. I fakt faktem, nawet jakbym się przygotował, to i tak ciężko było ogarnąć, co tam w ogóle zostało zmienione i tak dalej. Natomiast no mogłem do tego po prostu przysiąść i dopiero ten film nagrać, a nie tak na szybko, za co was chciałem przeprosić, ale to już jest stary temat. Maguś na razie wszystko wskazuje na to, że nie będzie ruszany, więc nie ma co się tutaj przejmować. No i lecimy do Paladyna. No i teraz tak, oto zmiany. Tajemna kometa zadawała procentowe obrażenia oprócz stałych obrażeń bazowych, zależne od jego punktów życia, klasy i poziomu wroga. Dodatkowo obrażenia procentowe zależą teraz od punktów życia Paladyna i profesji wroga. Wynikające z tego obrażenia nie przekraczają 33% punktów wytrzymałości wroga przeciwko dowolnej klasie. Tu w ogóle, jeżeli chodzi o tego Firebola, to zaraz wam pokażę. Wszystko mamy ładnie opisane. Ja ogólnie jestem no bardzo na plus, jeżeli chodzi o te zmiany Paladyna. Jak to wyjdzie wszystko fajnie, jak to już nie będzie miało żadnych błędów i tak
tak dalej, to naprawdę mi się to podoba. Bardzo ładnie mamy już opisane wreszcie czarno na białym, że tak powiem, ile ten Fireball, a w zasadzie ta kometa, bo teraz to jest kometa, ile to zadaje obrażeń, jak to wygląda w walce tam z poszczególnymi klasami, więc to jest na pewno na plus. Kolejna sprawa to jest, obrażenia nie będą już zmniejszane procentowo, jeśli przeciwnik ma wyższy poziom, i to jest dość ciekawe, powiem wam, dlatego że no ten Fireball, ja też lubiłem tą zmianę, że paladyn, który miał pierwszy level, zadawał tam jakieś chore obrażenia z Fireballa dla kogoś, kto miał level 500 na przykład, zadawał mu tam 33%, czyli powiedzmy, że trzech paladynów z pierwszym levelem w jakiejś tam walce gildyjnej mogło pokonać ten 500 level, czy tam prawie pokonać. No i nie wiem, jak to będzie wyglądać, to sobie zaraz sprawdzimy, natomiast to jest druga zmiana. Trzecia zmiana, tajemne przepływy energii zwiększą teraz wszystkie atrybuty o 11,11% zamiast 10%, no i to jest po prostu ten bonus profesji, on teraz został delikatnie zwiększony. I kolejne, redukcja obrażeń zwiększona o 40% została usunięta i zastąpiona współczynnikiem pancerza zwiększonym o 500%. To chyba po prostu jest zmiana, wiecie, to będzie działało tak samo, tak mi się przynajmniej wydaje, ten pancerz będzie tak samo liczony i tak dalej, tylko po prostu zmienili, no nie wiem, czy mogę to nazwać formułą, czy coś takiego, no ale takie zmiany. Zaraz tutaj oczywiście sprawdzimy, no i mamy paladyna, jak widzicie, ja dostałem 400 level, można dostać 300, 400 albo 500 i mam po prostu już tutaj wszystko do dyspozycji. Jak widzicie, mamy te 40 tysięcy grzybków, tak jak każdy, dostałem tutaj ekwipunek, no i ogólnie wszystko, nie? Wszystko działa tak jak na poprzednich wersjach, już tyle było tych bet, że myślę, że każdy wie, jak to działa. No i dobra, jeżeli chodzi o armor, to mamy w tym momencie, aha, tutaj jest, a tak, jest, no armor po prostu razy 5, czyli jakby mamy te 10% i dostawaliśmy 40% z tego tam, no z tych sił, powiedzmy, jakiś paladyna dodatkowych, jakaś obrona magiczna czy coś takiego, to teraz mamy po prostu armor razy 5, no i to nam daje 50%, jak widzicie. Więc tak to działa, mówię, tutaj się raczej nic nie zmieniło oprócz tego, jak to jest wyświetlane. Dobrze, przejdźmy teraz do tej komety i co my tutaj mamy. Kometa, mówię, bardzo fajny i czytelny opis, jak to wygląda. Mamy tutaj pokazane, ile bijemy dokładnie w daną klasę, mamy to podzielone na maga i barda, mamy tutaj zwiadowcę, zabójcę, berserka oraz łowcę demonów, no i mamy wojownika, paladyna i druida, no i zobaczcie, mamy bazowe obrażenia, które są takie same dla każdego. Mamy tutaj procentowe obrażenia, tu w ogóle jak najedziemy, to mamy na przykład napisane dokładnie, jak to jest liczone i tam te przeliczniki wszystkie, to każdy sobie może zobaczyć. Natomiast mamy procentowe obrażenia, jak to wygląda, no i mamy maksymalne obrażenia, które w tym momencie wynoszą 33% życia przeciwnika i każdy tak dostał, każdy ma te 33%, także myślę, że to jest dość ciekawe. Tu mamy opis, jak ten Fireball działa, ta kometa, no to jest teraz kometa, ja i tak pewnie będę mówił Fireball, ta kometa w tym momencie zadaje bazowe obrażenia, które zależą od tego, jaką nasza broń, jakie ma obrażenia nasza broń i ile mamy siły. Oprócz tego procentowe obrażenia, które zależą od punktów życia naszych oraz od punktów życia naszego przeciwnika. Zresztą no to wszystko mamy tutaj fajnie napisane. No i mamy podsumowanie, że ta kometa zadaje w sumie procentowe obrażenia plus bazowe obrażenia. No ale wiecie, no tu jest to wszystko napisane. Ja mówię, jestem tego fanem. Teraz ten paladyn działa tak, że nowym klasom zadaje zawsze 33%, starym klasom jakieś tam mate formuły. No generalnie jest to strasznie takie niejasne, a tutaj mamy wszystko fajnie pokazane. Jeżeli chodzi o opis paladyna, no to tutaj, no tu chyba nie ma nic ciekawego, jest po prostu jego opis, że posługuje się siłą, że na początku walki posyła tą kometę, że te punkty, jak to się dokładnie nazywa, a bonus profesji, dokładnie, że ten bonus profesji w tym momencie wynosi 11,11%, no i tyle, nie? Tutaj, żeby dostać informację o komecie, to musimy kliknąć po prostu w tą kometę i wszystko, nie? Generalnie wszystko, generalnie tak to teraz wygląda, jak to się sprawuje w walce. Nie będziecie mieli dźwięków z gry, bo ja to nagram na przeglądarce. Nie będziemy tutaj jakoś nie wiadomo jak wszystkie otestować i tak dalej. Natomiast jestem ciekaw, dlatego że w poprzedniej becie działało to na przykład tak, że paladyn leczył swoim fireballem. Jak bił tam kogoś, kto faktycznie zadawał, powiedzmy, bardzo, w sensie jak bił kogoś, kto miał o wiele wyższy poziom, to on wręcz leczył tym fireballem tego przeciwnika. To działało dziwnie, to było zbugowane, dużo osób na to narzekało, no ale myślę, że to był po prostu błąd, który mam nadzieję, że jak już będzie ten paladyn wchodził do gierki w przyszłości, zostanie naprawiony. No i dobra, zobaczmy sobie z takim magusiem.
No tutaj, czyli to jest w ogóle, to jest chyba stara wersja tego maga, z tego co widzę, bo on tutaj już ma normalną tą animację, nie ma tych kamieni księżycowych, czyli to też jest troszeczkę niejasne, dlatego że zobaczcie, tutaj mamy magusia, tu niby temu magowi bijemy, no a tak naprawdę nie bijemy, dlatego że on blokuje fireballa, tak jak to wygląda w tym momencie, więc okej, tutaj magowie są starzy z tego co widzę, no ale zobaczmy sobie, my mamy 400 poziom, tu są jakieś, no powiedzmy, że w jakiegoś bardzika, zobaczmy jak to wygląda i ile takiemu bardowi bijemy. 11,5 miliona. No nie za dużo, no ale on ma o wiele wyższy poziom od nas, więc nie ma co się dziwić. Tutaj mamy, jak widzicie, to wszystko pokazane, mamy procentowe obrażenia, mamy bazowe obrażenia, no i mamy te maksymalne obrażenia, więc nie za dużo, to jest w ogóle ciężko, mogliby jakieś takie postacie testowe porobić z podobnymi statystykami, z podobnym levelem. Zobaczmy tutaj, tutaj mamy ziomeczka, który ma 419 level, więc podobny, no i jemu bijemy 12,5 miliona tym fireballem, to jest bardzik, no i teraz się tego po prostu lejemy, no on tu, no statystyki ma troszkę lepsze, ale nie jakoś bardzo i tak po prostu ta walka wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze z jakimiś innymi, tylko chcę takie, o na przykład, a tu znowu mamy barda niestety, no jakiś taki level 400, tylko żeby to były jakieś inne, o 420 maguś, zobaczmy sobie to. No tutaj w sumie to coś jest zbugowane, bo zobaczcie, że my posyłamy kometę i jednocześnie bijemy bronią, nie? No tu wiadomo, maguś blokuje tą kometę, więc tu nic dziwnego, to muszą na pewno w opisie tej pasywki zmienić, bo to jest pewnie jeszcze z tego starego maga, który tam bił tymi kamieniami, posługiwał się bardziej tymi kamieniami, ale mówię, jeżeli chodzi o maga, to nie wiem, czy to tak ma wyglądać ta animacja, że on po prostu, w sumie to czekajcie, jak to wygląda z kimś zupełnie innym, jeszcze sobie możemy sprawdzić. No nie, zobaczcie, właśnie tutaj jak się bijemy na przykład z druidem, to najpierw on posyła tą kometę, a potem się bijemy bronią. Natomiast jeżeli chodzi o magusia, to on jednocześnie bije bronią i posyła tą kometę, więc to jakiś pewnie bug wizualny, błąd tak zwany. Dobra, lecimy dalej. Kogo my tu jeszcze mamy? 404 paladyn. Zobaczmy jak to wygląda. Okej, no tutaj paladyni sobie biją tą kometę nawzajem, że tak powiem. Najpierw jeden, potem drugi posyła kometę. Teraz już nie ma tak, że paladyn blokuje tego firebola, tak jak to jest w obecnej wersji gry, tylko z paladynem po prostu bijemy się, że tak powiem, nawzajem. Więc to też jest, no, całkiem spoko, nie? No tutaj też, chociaż on ma o wiele słabsze statystyki od nas, on ma HP tyle samo. Ej, właśnie jak to działa, kurczę, poczekajcie jeszcze raz. On nam bije 25,5, my mu bijemy zaledwie 19. No on ma troszeczkę większy level, no ale to jest mała różnica, to są tylko 4 levele. No nie wiem, kurde, czy coś nie za mało, no powinniśmy bić sobie praktycznie tyle samo, HP mamy prawie tyle samo, level tak samo, podobny bardzo, no nie wiem, nie wiem, ciekawa sprawa. Oj, sorki, wyłączyłem wam przypadkiem. A, i nie mam żadnych walk tutaj, one się nie zapisują. Chyba ja nie klikam, żeby się nie zapisywały. No trudno, nieważne, okej, lecimy dalej. Mamy już paladyna, powiedzmy, sprawdzonego. No to są takie, wiecie, pierwsze wrażenia, taki rzut okiem, jak to działa. Ja tutaj się nigdy nie zagłębiam w to. Ja też, są ludzie, którzy w ogóle się jarają tymi serwerami beta. Zobaczmy z wojownikiem, 380 level. Są ludzie, którzy się tym jarają. O, tutaj zobaczcie, no około 1/4 HP zbita samym fireballem. No i zobaczmy, to już jest sporo. Z tym, że wiadomo, wojownik może blokować, co za tym idzie, on jeszcze może sobie odrobić tego firebola, no ale wygląda na to, że nie. No jemu już uderzyliśmy naprawdę dość dużo, a i tak chyba przegramy z tego co widzę. No my tu jesteśmy, zobaczcie, no też na tych itemkach, które dostaliśmy od startu, nie? Tutaj mamy gemy tylko na siłę, tu mamy jeden legendarny, dwa mamy legendarne z tego co widzę, no ale to nie jest postać, która jest jakoś tak dobrze, powiedzmy, rozwinięta, że tak powiem, tego HP dość malutko, no ale nieważne, nieważne, nie o to chodzi, tutaj tylko sobie sprawdzamy, jak te walki wyglądają, ile mniej więcej biją. No nie zauważyłem jakiegoś leczenia, powiem wam szczerze, że nie jestem pewien, jak to działało wcześniej. Zaraz tu jeszcze zaatakujemy jakieś takie wysokie poziomy, nie wiem jak to działało wcześniej, ale nie zauważyłem żadnego leczenia z naszej strony tym fireballem, więc no może już tego błędu nie ma. Tutaj mamy jakiegoś łowcę demonów, zobaczmy. No, tu zbiliśmy naprawdę sporo tym fireballem też, no ale on ma znowu bardzo niski level, to też tak ciężko porównać, chociaż się odrodził teraz, no jakby się tak odrodził ze 3-4 razy, to może i byśmy mieli problem, ale dobra, tutaj go pokonaliśmy. No i dobra, zróbmy sobie jeszcze jakiś test, powiedzmy top 10, magusia to już pominę, ale na przykład z tym ziomeczkiem, 530 level, no on nam zbija około 1/3, my mu zbijamy no praktycznie tyle co nic, jak widzimy, natomiast leczyć go nie leczymy, jak tak patrzę. Sorki,
ale przypadkiem mi wywaliło nagrywanie, nie mam pojęcia czemu. Dobra, wracając, lecimy sobie tutaj do tego trzeciego paladyna. Zobaczmy, jak to wygląda. No on nam bije, tak jak powiedziałem, chyba 1/3 około HP, my mu bijemy niewiele. No ale leczenia tutaj nie zauważam, więc być może to naprawili. Być może ja nie wiem, jak to zrobić, żebyśmy faktycznie leczyli tych naszych przeciwników z dużym poziomem. Jak widzicie, tutaj mamy no też nie za wiele, no ale to wszystko dlatego, że ten Fireball zależy również od poziomu przeciwnika, tak jakby, więc no jak my tu mamy 530 level, 531 dokładnie, to nie ma co się dziwić, że bijemy mu niewiele, to jest jak najbardziej ok. Dobrze, co możemy jeszcze tutaj przetestować? Mamy jakieś lochy poodblokowywane, zobaczmy sobie, jakieś takie wyższe może, 460, tutaj jest jakiś ziomeczek, no jemu bijemy tyle co nic, a zobaczmy, jak ten Fireball, next, 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 cyk, no też no, nie bijemy mu za dużo, bo on ma 460 level, ale kurczę, no chyba jest ok, nie? Chyba tak to powinno wyglądać. Nie wiem, czy te obrażenia tego Fireballa nie są za małe, tak coś czuję, tak coś mi się wydaje. Tu mamy jakiś 507, tak samo level, zobaczmy. Nic, 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 no i dokładnie, 25 milionów tylko. Nie wiem, czy one nie są za małe finalnie, nie wiem, czy nie powinniśmy bić tutaj więcej, ale no jeżeli chodzi o takie sprawy stricte balansowe, to nie ma co się tutaj zastanawiać, od tego są odpowiedni ludzie i oni to wszystko przetestują, sprawdzą. Ja wam tu tylko chciałem dzisiaj pokazać, jak to wygląda ogólnie, jak ten paladyn sobie radzi. No i w mojej opinii, jeżeli to będzie wszystko działało dobrze, w sensie będzie zbalansowane, jeżeli nie będzie tu żadnych błędów, to jak najbardziej ten nowy paladyn może wchodzić do gry. No bo na dobrą sprawę jest tu tylko, powiedzmy, no powiedziane, jak ta kometa teraz działa, jest ona bardziej, powiedzmy, zbalansowana, jest ona po prostu bardziej przejrzysta, wszystko widzimy, jak tutaj wyglądają obrażenia, jak to jest liczone i tak dalej, więc to jest jak najbardziej okej, to mi się podoba i to jest na pewno też bardzo fajne dla nowych graczy, żeby oni nie mieli zagwozdki, jak to działa, tylko żeby po prostu no mieli czarno na białym, klikają sobie tutaj i wiedzą, ile mniej więcej możemy zadać obrażeń jakiemuś tam konkretnemu przeciwnikowi. No i co, chyba tyle, tak jak mówię, to są takie pierwsze wrażenia, nie jestem specem od balansu, ani nic takiego. Wy oczywiście piszcie swoje, piszcie swoje komentarze, piszcie swoje opinie, co wy o tym nowym paladynie sądzicie, jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Ja tak jak wspomniałem, jak wyjdzie to bez błędów, jak wyjdzie to odpowiednio zbalansowane, to ogólnie zamysł tego nowego paladyna i to, jak on działa, moim zdaniem zdecydowanie na plus. Zresztą to już mówiłem w tej poprzedniej wersji beta, gdzie jeszcze mieliśmy do testowania tego Magusia. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie również kciuka w górę pod tym filmem zostawić tam na dole, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście piszcie komentarze, jakie są wasze opinie na temat tego paladyna. Dzięki raz jeszcze pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!